tu i teraz na czwartek. Kardynał Ryś podkreśla znaczenie pytań i doświadczeń w kontekście trwającego synodu. Dykasteria Nauki Wiary odpowiedziała na pytania kardynała Duke dotyczące udzielania Eucharystii rozwiedzionym. Patriarcha Bartłomiej uczestniczył w recepcji upamiętniającej zjednoczenie Niemiec w konsulacie w Konstantynopolu. Śląsk Cieszyński stanie się centrum muzycznego święta ewangelickiego. Ewangelickie i katolickie społeczności w Kostaryce wsparły marsz przeciwko wykorzystywaniu dzieci, inspirowany filmem Sound of Freedom. Członek kościoła ewangelickiego w Rosji został skazany na karę więzienia za odmowę służby wojskowej z powodów religijnych. Sukces chrześcijanki w biznesie wymaga Bożej wizji, działania, monitorowania finansów i głębokiej duchowej dyscypliny. Więcej dowiesz się na fali Safira FM.